Witam was bardzo serdecznie tutaj Kilomaniak. Na początek może chciałbym podziękować za to, że jesteście, że was już jest 2000. A ze swojej strony co powiem? Na pewno będę starał się teraz dodawać częściej filmiki, bo czasem to zaniedbuję, ale tak to właśnie ma durę, że nie zawsze mi się chce, nie zawsze mam czas. Nie zawsze na to okoliczności pozwalają. Ale wracając do tematu. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym możemy wykorzystać szczęki. Ja myślałem, czekałem w sumie na to, że dostaniemy jakieś błogosławieństwa. Gdzie można kupić właśnie za te szczęki, bo takie właśnie chodziły ploty po Margonem. Chwila się tego napijcie herbatki z cydryngą. O tak, dobra. No to schodzimy do pana Władimira. W takim razie jestem zmuszony do kupienia jakiejś rzeczy. Jak widzicie, wszystko zostało po staremu. Oczywiście dolny rząd mamy nowy. Mamy tu sobie oczka, cukrowe gałki oczne, jak widzicie. Fajna sprawa dla wysokich leveli, ponieważ leczą procentowo. No ale nas to nie interesuje. Mamy tutaj pełne leczenie słodkości. Może to jest dobre, ale dla małych leveli. Jakiś tam dyniowy królewicz, jakiś unikat neutralny. I zmiana outfitu. Strój zjawy, to prawdopodobnie taki jak był na Berufsie. Także to było tyle. Ja właśnie będę się zastanawiał nad levelami, jeśli chodzi o łowcę. Na 110. Oczywiście jak najbardziej tutaj na tym właśnie polowałem. Jeśli chodzi o zbroję. Bardzo dobry pancerz, jak widzicie. Zbroję to jest właśnie item neutralny, w którym który nie jest tak jasno do jakiejś profesji. Dlatego łowca ogólnie i mag mają strasznie niskie pancerze. Dlatego zobaczcie sobie na przykład na ten pancerz 320, 90 poziom. A tu mamy pancerz 560, no ale mniej więcej tak na 110 mielibyśmy 460 pancerzy, zawsze byłoby 100 więcej. Przywracanie życia jak najbardziej, wszystkie cechy, można by się nad tym zastanawiać. Jeśli chodzi o buty jako buty, fajna sprawa, bo daje nam leka durowego. SA jest dość bardzo duże, jak dla łowcy może nie jest taki znowu szał. Cios krytyczny plus 2, jak zauważyliście, wszystkiego można poukładać dużo ciosów krytycznych. Plus 2, 3 to jest 5. 7, 9, 9% krytyka, plus łunki, można by tu coś wyczarować. Ale wracając do butów. Wszystko fajnie, dobrze, ale brakuje nam uniku. Ja tu mam takie buty, na które nie narzekam, ale jak widzicie, azurutowych olejów nieumarłych. Jest to są w sumie najlepsze buty poza legendą, ponieważ dają uniku i lakaturowego. No lepsze nie ma, ale są dość drogie, ale ktoś się uprze, to zdobędzie. Także buty, brakuje uniku, ale jak się dobrze postaramy, możemy zdobyć o wiele lepsze buty z Renegata, które dodają nam jeszcze mniejszej energii, 5 ataku, czy niszczenie 5 energii podczas ataku, dają energii 17 i jeszcze zmniejszają unik przeciwnika o 10, jest lekturowy. Także buty jak najbardziej się nie opłaca. Jeśli ktoś się skupi na Renegacie, da się coś zrobić. No wiadomo, nie zawsze do ciebie pójdzie, to co chcesz, no ale zawsze istnieje ta szansa. Rękawice, śledzie rękawice, oczywiście mamy leka torowego plus 134. Oczywiście jak samo unik zwiększa. Fajna sprawa. Mamy i pancerz, ale nad pancerzem tak za bardzo to by się nic nie spuszczał. Fajna sprawa, ale można mieć lepsze. Naszyjnik dodaje nam many. Nie, po cholerę nam mana, ona jest zupełnie niepotrzebna. Bonus, który nam się w ogóle nie przydaje. I mamy pierścień, nad nim właśnie zastanawiałem i chyba jego wezmę, bo daje nam cios krytyczny plus 2%. Obecnie mam jodowe oko Tantosa. Fajna sprawa. Jedynie co może to brakowałoby trochę życia, ale mamy SA jako takie, ale fajną sprawą jest to, że obniża odporność 1% podczas ciosu. Czy to jest taka dobra, jeśli byśmy nawet grali z trutki, to jest dobra ciosa, dobra kontra na wszystkich taka prawda, bo łowca ma dużo SA,
co nam dalej dużo ataku. W zasadzie obniżymy trochę to OS-a. Dodatkowo mamy podczas ataku unik przeciwnika jest mniejsze 22. No, czyli to jest taka kontra nawet na tancerze ostrzych, którzy mają paskudnie duże ilości uniku. No, a tak zawsze możemy zmniejszyć jakąś szansę. Dodatkowo dostajemy uniki, wszystkie cechy ESA, naprawdę godne uwagi, dlatego ja sobie to kupię. Oczywiście akceptuj, kupuj, czy będzie nas na to co stać. Wszystko jest po 5, po 10, tak to sobie kupimy. Naprawdę, solidny pierścień, diamentowy dwójeczka. Namaga. Namaga na 60 level. Buty, naprawdę fajna sprawa. Jeśli chodzi o magę oczywiście. Przewracanie SA, cios krytyczny, na tym właśnie bazuje. Chociaż cios krytyczny na technicznych levelach nie jest taki opłacalny z tego względu, że po prostu nie wyciągniemy za dużo z itemów. Tak samo i zoomek. Jeśli chodzi o zbroję, to życie i pancerz. Magma, jak mówiłem, mało ma ogólnie swojego pancerza, dlatego jak najbardziej. Naszyjnik. Naszyjnik fajny, ale energia oczywiście nam się nie skaluje z magiem. Dodatkowo mamy dużo lepszy, możemy zdobyć naszej z orlicy, który bije na głowę właśnie tego naszyjnika. Pierścień również dostaniemy lepszy z orlicy. Tu właśnie na tym poziomie z orlicą można dostać naprawdę fajne rzeczy. Jeśli chodzi o hełm. Hełm fajna sprawa, ale możemy ze złodzieja zdobyć jako taki podobny. Ja bym tu ustał na butach. Rękawice fajne, ale niedawno doszła do elity, dodano nowe itemy do Lisza i można rękawice całkiem eleganckie wylotać, jeśli trochę chwilę tam postoi. Na 60 level. Również bym był przy butach, bo dają naprawdę dużo. ESA 21% dla manga to jest bardzo dużo. Przy jego ataku, przy jego mocnych atakach może naprawdę dużo działać. Zbroja ma swoje plusy, ale tutaj lepsza zbroja jest kochy. Dokładnie. Jeśli chodzi o rękawice, to nieznacznie lepsze są rękawice z teściowej i możemy je nosić do 123 levela, a później wchodzą na rękawice z Hydry, także rękawice jednak odpadają. Hełmy. Szczęki jest dobry, bo przywraca życie. Dużo SA, pancerz. Jedynym konkurentem jest z rytualnej głęboki kapelusz, ale odporność na błyskawice, który ma, w ogóle się nie przydaje, jedynie co dostania na teściowej. Także hełm też jest dobry, ale mimo wszystko najlepsze z tego stylu byłyby buty. Naszyjnik nie jest taki dobry, bo widzicie, troszkę zepsuli go, bo dodanie energii. Na przykład u łowcy jest dobry, dobra mana. U łowcy dobra energia, a u maga znowu mana. Także tak samo, taka sama sprawa. No, także taki naszyjnik to bardziej pasowałby tropicielowi. Ale dużo lepszym rozwiązaniem jest naszyjnik, w sumie medalion Żaru Pustyni, który jest lepszy. Także naszyjnik nam odpada na maga. Perek nam dodaje tylko trochę więcej uniku. Możemy sobie wylotać słonko pacy albo klubowy pierścień zaklętych, które są porównywalne, dlatego bardziej się opłaca właśnie wziąć buty, a na wyższych levelach jak najbardziej się opłaca pancerz, zbroja, ze względu na swój pancerz, na swój wysoki pancerz, który nam będzie potrzebny do expu, jak i do PvP. Jeśli chodzi o tropiciela, na 60 levelu jest dobra pompa. Z względu na buty byłyby dobre, bo dają nam leczenie i SA. Pierek
obniża odporności, jak widzicie tutaj. To jest fajna sprawa, ale lepszy jest z orlicy. Jeśli chodzi o zbroję, to również mamy lepszą z przewodnika. Nasze oczywiście z harpi. Także jak najbardziej polecam bucik. No dobra, to pewnie było na tyle w tym odcinku. Troszkę dowiedzieliście, troszkę mam wytłumaczyłem. Może trochę za późno, ale może ci komuś przyda ta wiedza na przyszłość. Została mi jedna charytatywna szczęka, którą nawet nie wiem co zrobię, bo nie dostałem do depozytu. Mam również tak samo zaczerwaną gitarę, którą też nie mogę schować do depozytu. Nie wiem dlaczego tak jest. No ale noszę i noszę. No dobra, to pewnie byłoby na tyle w tym odcinku. Ja sobie, jak widzicie, kupiłem jedno biarcie, który pewnie poczeka sobie teraz w depozycie, aż go założę na 110, chyba że dorwę coś lepszego. Także to było na tyle. Dzięki, do usłyszenia.